Wydaliśmy w ostatnich dniach kolejną płytę Ani pod tytułem Dla Ciebie. Na płycie znajduje się 10 utworów. Przygotowywaliśmy się do wydania około 3 lat, czyli po wydaniu tamtej płyty pod tytułem Wiersz Zakochania. No i ta płyta powstała z tymi właśnie 10 utworami, które wybraliśmy spośród 35. Ciężko było wybrać z tych kompozycji? Z czymś, z żalem trzeba było się pożegnać? Myślę, że to zależało od jakiegoś takiego postępu, od coraz mieliśmy coraz ciekawsze pomysły, dlatego wybraliśmy tych 10 ostatnich, takich wydaje nam się najlepszych. Aniu, przypomnij, co dzieje się aktualnie z Twoją edukacją muzyczną, na jakim jesteś etapie? Ja jestem studentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, jestem na 3. roku. Piszę teraz pracę licencjacką, związaną zresztą z muzyką i z regionem wieluńskim, gdyż piszę o instytucjach muzycznych w Wieluniu. Ale rozumiem, że na tym nie poprzestaniesz. Nie, jestem także, znaczy chcę podjąć jakieś inne kierunki, jakieś inne studia, może związane z muzyką, ale też chcę występować i dawać przyjemność ludziom. Powietrzem, jasnym dotykiem ust przynosisz mi spełnienie, kołyszesz mnie do snu i oczu swych błękitem napełniasz. Wciąż nie wiem dlaczego tak mało ciebie mi. Więc proszę, zgaś wątpliwość i zetrzyj lęk na pył, bo jedno, czego pragnę, byś zawsze ze mną. Na płycie znajdują się utwory o charakterze popowo-balladowym, znajdują się utwory w stylu soul, znajduje się utwór funky oraz utwór, który można zakwalifikować jako bossanowy. W ciągu tych 3 lat następowała jakby taka ewolucja i ja się też sprawdzałam, w jakich stylach muzycznych też były próby z jakimś rockiem i tak dalej, ale jednak ostatecznie ja stwierdzam, że najlepiej czuję się w balladach, właśnie w takich stylach funky, w których sama też napisałam utwory, bo na tej płycie są moje 3 autorskie utwory, piosenki, do których napisałam słowa i muzykę oraz jeden, do których napisałam muzykę. A reszta to jest słowa Agnieszki Szmacińskiej i muzyka pana Marka Dery.